Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony BK, znajdujemy się ponownie w Delta Force Helikopter w ogniu. I mamy kolejną misję, mianowicie oblężenie. Oczywiście standardowo jakaś beretka. Tylko beretkę mogę, M-kę oczywiście i tylko... Znaczy oczywiście tutaj mogę coś innego, nie? Ale wolałbym zostać przyjąć... Albo nie, G36 sobie wezmę. Ale reszty już zostały tak jak jest. Zobaczymy, czy będę mógł z G36 coś celować. Oczywiście troszkę boli mnie to, że nie z każdej broni da się celować, no ale cóż. Z KM-a raczej nie będę celował. Znaczy z LKM-a nie będę raczej celował. Baza, tu 2-1. Pakistański konwój dostał się pod ostrzał niedaleko waszej pozycji. Ruszajcie do kwadratu. Ojej, kojarzę misję, ona była ciężka. Tak jest. Słuchajcie, w sensie dużo jest takiego krycia się naprawdę ostrzego. Trzymajcie głowy nisko i uważajcie na snajperów. Uciekać, szybko! Zobaczcie, my tutaj będziemy jechali ogółem w miarę bezpiecznie, tak? Bez takich większych zgrzytów. A potem zrozumiecie dlaczego. Dlaczego tutaj mieliśmy taki luz. Jak on zostaniemy dopiero w pierdzie. Nadjeżdża pojazd! Okej, no tak, to jest jeszcze luz, nie? Jak mówię. Są dużo, dużo gorsze sytuacje. Oczywiście przenikające tekstury, ale to jest norma, nie? No, czegoś się podzielić po grze, która jest liniowa, absolutnie. 100%. Proszę dobra, może nie jest liniowa, jest praktycznie liniowa, nie? W sensie i tak musimy coś zrobić i tak, nie? Tylko, że mamy taki otwarty świat, bo mamy trochę możliwości na zrobienie tego, ale i tak musimy zrobić jedną konkretną misję, nie? Okej, tutaj są. Tam są jeszcze gnoje. Tutaj powybijane wszystko to wygląda. Tylko, że jeszcze tutaj byli. A tam z pleców coś nadjeżdża. A to jestem sam, kurczę, zapomniałem o tym. Szczerze mówiąc. Okej, tutaj wybić też. Czysto, czysto. Wychodzimy. Dalej musimy iść na piechotę. O, a dobra. Ten G3 to. Znaczy G36 to ma spoko. Nawet. Celownik. Jezu Maria, jak on celował do góry, to. Aż mnie zgięło po prostu ze śmiechu. Możecie wyeliminować snajperów? Dobra. Dobrze. Sytuacja zostaje. Trzymajcie, zajmiemy się snajperami, a potem wysadzimy blokadę. Wtedy wiejcie stąd jak najszybciej. To jest sami półautomat, wolę. Wolę półauto, bo wiecie, mniej amunicji zmarnuje, nie? Okej, ruszamy. To jest właśnie o tyle niefajnie, że to jest ten wieprzony wąski korytarz, który musimy się bronić, tak przede wszystkim. To mnie wkurza. Dobra, to jest jeszcze jeden snajper właśnie. Tego mieliśmy wkurzyć. To jeszcze jeden jest. Dobra. Załatwiony. Cholera jest. Ile mi tutaj wybieg? Jeszcze kolejny. Jeszcze jeden z lewej. O mało HP. Przydałaby mi się apteczka. Tam widzę apteczkę chyba. Spróbuję po nią przeskoczyć, nie? Dobrze, że jest oznaczona na mapie. To jest w ogóle spoko rzecz. Bo to się naprawdę przydaje. O, moje oczy. Boli. Pakistańczycy też są bardzo spoko zrobieni. Chociaż wyglądają wszyscy jakby byli Meksykanami takimi z ubranymi śmiesznymi czapeczkami, nie? Ale no cóż, nie można mieć wszystkiego, nie? Ja o tym akurat pamiętałem, że on tutaj wyjedzie. To jeszcze jeden gnój jest z tyłu. To on cały czas żyje, cholera. Ja się dziwię, czemu on do mnie strzela, nie? Zrozumiałem, 2-1. No sobie chyba radzą w miarę. Zrobi się kapitanie, za dwa motory zrobimy. Ten budynek to jest tamten właśnie, budynek naprzeciwko. To o niego chodzi. Teraz tam pójdziemy oczywiście, tylko najpierw muszę ogarnąć tutaj czy coś jest. Dobra, tutaj z dachu jeszcze do mnie jeden wali. To jeszcze jednego widziałem, no ja. Leży. Staram się tam na spokojnie podejść, no ciężko, wiecie. To jest to dość ciężko, cholera, podejść. Jakkolwiek. Wszyscy walą do nas jak kaczki, nie? Ja do kaczek wnosi się. Nie, trochę tylko w oknach, kurczę, to jest różnica. A że oni tam mówią o sytuacji, która jest tam obok, nie? Ła, moje oczy. Okej, to już czysto. Jeszcze tu jeden jest, gnój. Dobra, czysto. Okej, jeden na zrybie praktycznie. Robieni. Dobra. A mało HP. To jest oczywiście dość dużym minusem, nie?
my z KM chyba ogólnie, jak się nie mylę. Okej, ten się przekręcił. Jeszcze jednego widziałem gościa. No nie, z plecu dostałem od swojego pewnie, nie? Jezus. No nie, jeszcze nie zapisałem gry, super. Jestem debilem. Dobra, jeszcze raz. Ale kurczę, zanim zaczniemy rzeczywistą misję taką, która została wdrożona w... znaczy wdrożona, która pojawiła się w filmie, to trochę nam to zajmie, z tego co widzę. 2-1, tu baza! 2-1, zgłoś się! Baza, tu 2-1! Pakistański konwój dostał się pod ostrzał niedaleko waszej pozycji. Ruszajcie do kwadratu Charlie 2 i opanujcie sytuację. Tak jest! Słuchajcie! A to mam mapę też taką. Zostali zaatakowani, a my musimy im pomóc! Trzymajcie głowy nisko i uważajcie na snajperów! Czekaj, szybko! Zapomniałem o tej mapie, szczerze mówiąc, tak. Naprawdę, fully honesty. Totalnie nie pamiętałem, że ona istniała. Że była ta duża wersja, nie? Że można było coś... Znaczy, skojarzyło mi się dopiero jak to zobaczyłem, nie? Ale wcześniej bym wam tego nie powiedział. Za cholerę bym sobie nie przypomniał po prostu. Okej, okay, porobione. Tak jak mówię, no potem jest po prostu syf, kiła i mogiła. Nic więcej. Okej, okay, ci nas będą gonić, jak się nie mylę. Stąd wybiegają, okej. Okay. Robieni. Znaczy, ten, chciałem powiedzieć, że airbag. I KM. Jeszcze dwóch typa, pojazd. Nawet dwa, nawet trzy. Robieni. Pewien gościu, no i za nami biegnie, albo ich dwóch. Chyba walić ich. Jak coś, to się ich załatwi. Okej, okay, jeszcze jeden KM. Tutaj będę na dacha zaraz. Jesteśmy w pobliżu pakistańskiego konwoju. Dalej musimy iść na piechotę. Okej, okay, czy ktoś za nami goni? Tam coś widzę. A mniejszy z tym. W miarę to zrobiłem. Chwila. Teraz F5 jedna. O, ma sporo zapisów, to jest spoko. Cholera, niedobrze, zapomniałem o tym właśnie. Wybrałem sobie M-kę, no nie, najgorzej. Ja chciałem tamtą. Mam tą broń, a też zajmiemy się snajperami, a potem blokadę. Wtedy wyjdźcie stąd jak najszybciej. Jest martwy już. Ktoś z tyłu tutaj nas strzela? Tak. Okej, okay, to są pojedyncze jednostki. Tu już raczej tutaj więcej nie będzie. Okej, okay, coś tutaj z góry? Okej, okay, zabity. W takim razie przechodzimy powoli. Jeden zabity. Zabity. Trzeci zabity. Czwarty. Też jeden będzie, powinien być przynajmniej coś pamiętam. A nie, to jest okej. Okay. Oknie obok. Właśnie mój błąd. Wiecie, nie ta okno życia, wie, i te sprawy. No nie, no koniec żartu. To było już chamskie. Okej, okay. Spokojnie. Wiem, powinienem się wychylać, ale nie chce mi się po prostu. Jestem jakieś takie dziwne i mi się nigdy nie chce. Ci oczywiście te bardzo dobrze osłaniają tyły, te dwóch. Przez jeden z nich chyba jest ranny, o właśnie, tak jak ten. Zresztą ten teraz się załamał po prostu, oj. O. Polepszyły mi się kierunki świata. Troszkę. Niestety tak to jest, jak się ma za wysokie DPI do takiej gry. To jest dwóch. Jeszcze z przodu kapitanie, zdjęliśmy snajperów z tylnych budynków. Zrozumiałem, 2-1. Wyeliminujcie strzelców z budynku naprzeciwko. Zabili już paru naszych i nie pozwalają nam podejść do rannych. Zrobi się kapitanie, zadbam o to osobiście. Wyjdzie mi jeszcze jeden oprócz tego. Właśnie, o tym mówiłem. Nie strzelajcie! Jeszcze jeden. Jesteśmy po waszej stronie! 2-1, uważaj gdzie strzelasz. Nie chcesz chyba wywołać kolejnej wojny. Uważaj gdzie strzelasz! Mamy działać razem! Zapomniałem o tym. Nie chcesz chyba wywołać kolejnej wojny! Ale tam jeszcze jeden jest u góry. Teraz się go zabije spokojnie. To będzie zaraz jeszcze jeden w oknie, nie? Przynajmniej. Cholera, jestem w bardzo niekomfortowej sytuacji, powiem szczerze, bo mam problem po prostu. Dobra, F5. Zaraz spróbuję jeszcze podejść tam pod apteczkę, wiecie, ale może być z tym problem delikatny. Cholera. No, dawaj. Robione.
Okej, tam widzę apteczkę, tylko czy uda mi się po nią sięgnąć, nie? Jest, udało się. Dobra, mam to. Teraz trzeba tylko ogarnąć jakieś możliwości nasze aktualne tutaj. Okej. Pamiętam, że coś jest. A tam, w tamtym oknie. To już dalszy gościu. Pięknie, porobione. No nie jest to najprostsze, uwierzcie mi. Wydaje się, że takie, o, fajne, postrzelam sobie szybko i ten, ale jak nie znacie umiejscowienia wrogów, to naprawdę nic nie zrobicie. Okej, ten dwóch leży. Jeszcze kilku przebiegło. Czemu sobie chyba zacznę korzystać z najdów. Okej, a gdzie to jest kościół jakiś? A tu jeden. Zapomniałem o tym. Dobra. Odłamkowy. Jeden. Drugi. Jeszcze jeden do góry. Cholera, nie wyszedł. W ten sposób. Jeszcze jeden tutaj na dół. Cholera, ten też był bardzo zły. Okej, żeby tylko mi nie zabił tej przyjaciół. No niestety chyba... Nie, dobra. Tylko oberwali. Jeśli już. Spokojnie, spokojnie. Dobra, wchodzimy w takim razie. Chyba będzie czysto. On z tyłu jeszcze wali. O, to jest w górę. Jeden. Dobra, mamy to. Wbijamy. Jestem pod ostrzałem! Okej. Tam jeszcze jest kilku. Sekundka, jak pięć. Ja tylko przeładuję, dobra. Mamy to. Tu jeszcze jeden był. Nie, dwóch, sorry. To powinien być KM, ale jego chyba wyeliminują dopiero. Bo my go wyeliminujemy, tylko że w inny sposób. Nie pamiętam tego dokładnie. Okej, ale cholera, tam mi gościu uciekł, a to jeszcze jeden jest w ogóle. To mamy to, mamy to. Przebijamy do góry. Cholera, to jest tego trochę też, znowu. Się przydał jakiś fleszek czy coś. Więc nie mam za bardzo jak tego zrobić. To jest ten tarteczka, o super. Okej, czyli trzeba bez beretki skorzystać teraz. Niedobrze, bo... No nie mam ammo, nie? Po prostu. Okej, to mam coś, co mnie kieruje w ogóle. Okej. Co to coś odwala, tak szczerze? Na mapie oczywiście, patrzę na mapę, nie? A okej, okay, po prostu nam daje kierunek, żebyśmy, gdzie mamy iść, nie? Jeszcze na górę, ja się zastanawiam, co mi odwala mapa, nie? Cholera, to jeszcze jeden. Tam jeszcze jednego mamy z przodu. Tutaj coś jest? O, tutaj, tutaj w dachu, znaczy w dachu, w oknie. W dachu, Jezus. Co ja pieprzę za głupoty czasem. Aż boli. Cholera. A nie, to są nasi. Tutaj jest jeszcze jeden enemy. Dobra, prosto, prosto. Lecimy dalej. Oczywiście tutaj akceptujemy, że jest punkt zrobiony. Tutaj też. Za chwilę tam pójdziemy. Nie możemy. Przecież kurczę, nie no. Nie możemy chyba takich olać po prostu. Gdzie oni są? Pod tym ostrzałem. Nie widzę tam żadnych przeciwników. A nie, to jest jeden gościu, gnój. U góry. Załatwiony. To wszystko, dobra. Dolecimy w takim razie dalej. Cholera, jeszcze miałem na serię przełączony. To został mi jeden nabój, nie? 10-10 po prostu. Dobra. W takim razie dwójka. No idą na ten nabój. I trzy, o, ale bogactwo, nie? To... No, miałem tylko nóż teraz. Naprawdę. Nie, dobrze, bo tutaj nie ma totalnie naboi, nie? Tak serio nie ma, po prostu nie ma tej naboi, no. Wyparliśmy partyzantów ze wschodniego budynku z drugiej strony drogi. Sanitariusze mogą się zająć rannymi. Nie mogę się wysłowić. To już poradzę sobie sam. Zrozumiałem. Tam jest LKM i nie mam go za bardzo jak ściągnąć, to jest najgorsze. Nie, mam w sumie, czekajcie, najdzik, nie? Czekajcie sekundę, tylko najdzik mam. Nie mam najdzika. Mam, ale zero, niedobrze. To trudno, to trzeba wysadzić tą blokadę po prostu, jakoś na hama się tam pieprzyć, nie? Chyba, że smoka mu tam rzucę, to też jest plan zawsze, nie? Jakiś, żeby mnie nie mógł zobaczyć. Wiesz, nie wiem, czy to AI przypadkiem nie olewało tych smoków, ale cóż. Zobaczymy, jak to będzie. 14 minut z grosza mamy. Ok,
Okej. Okay. Schodzimy. Gdzie ja tu mam te ładunki? O, są. Super. Tak, właśnie tam jest ten CKM, przepraszam. No właśnie. Tego CKM w żaden sposób nie zabiję. Chyba, że sobie na pewno tam rzucę dymny, no. Okej, gdzie ja mam zapis? Trójka. Trójka, w którym momencie to było? Trójka i czwórka. A też te, nie najgorzej w sumie. Są nasi. Muszę moim tutaj trochę postrzelać, bo niestety ja wolę, żeby dostać trochę HP, a nie stracić naboi, nie? Tam ci gdzie poszli w ogóle? O, te dostrzania po prostu cały garnizon praktycznie. Jeszcze tutaj najdę. O nie, nie, nie dobrze. Dwa. Tak, to może być. Tylko nie, żeby nie zużyć za dużo naboi, nie? Okej, okay, robione. Zbyt mało naboi, bardzo mało bym powiedział nawet. Okej. Okay. Jaki mam? Odłamkowy, mam jeszcze jakiś odłamkowy? A nie tak, to po prostu mu się bijemy na hama, nie? Cholera, to też nie. Da. Odłamkowy, nie. Ładunek odpada, dymny. A to nie on się udawi tym dymnym. A my musimy wejść po prostu na górę powoli. Jakoś i spróbuję go stanąć, ściągnąć po prostu i tyle. Mamy rannego! Cholera, ładnie. Tak jest! No właśnie, straciłem w ten sposób wszystkich ludzi i to jest to, o czym mówiłem. Czy kurczę, znaczy no, tak, częściowo ta akcja się w ogóle wykonała, o której mówiłem. Tylko, że normalnie by się stało trochę coś innego jeszcze. Czy coś na rzeźmi idzie, czy już nie? Czy to już jest wszystko? Nie, jeszcze są tutaj dwaj, przynajmniej. Ja już nic nie widzę. A tutaj za to będzie ten gnój, czekam. Cholera, czy jego się nie da zabić chyba? Też może być, dobra. Mniejsze, zaraz się tym zajmę. Potem się po prostu, potem spróbuję go po prostu zabić, nie? Dwójeczka może, berety. Od berety zaczniemy, nie? Będzie po prostu łatwiej. A jak zużyję, no bo jest berety, to pół biedy, bo boję się bardziej M-ki stracić, tak szczerze. Dobra, muszę stąd uciec. No. Cholera, się zablokowałem i nie wiem za bardzo co zrobić. Jestem dość mocno po HP. Tak jest! Okej, okay, nam pomogą. No spoko, jak nam pomogą to jest okej, okay, nie? Dobra, i znowu sobie przełączę na serię przez przypadek. O, automat, tutaj tego nie ma. No ja, dobra, tutaj też czysto. To jest jeden. Tu jest apteczka oczywiście. Ja mam naprawdę mało tych naboi, no. Snigwind. Chodź mi tu goście pomóc, a nie... Stoicie jak te ciecie największe. Zabity. A, jeszcze jeden. Tutaj mam kilku. Tutaj trzech. Dwóch zabitych, jeszcze jeden. To jeszcze jeden był. O cholera, jeszcze jeden. Dodatkowy. Kurczę, za dużo ich tutaj jest po prostu. Ja tam nie pamiętam rozkładu tego budynku, nie? Sami rozumiecie chyba. O co chodzi. Dobra, 25 naboi. Może damy radę. O, to jeszcze jednego widziałem gnoja, który mi ucieka. Dobra. 19. Niedobrze, niedobrze. Naprawdę jest nie za fajnie, nie? Bujeczka, mam coś tutaj jeszcze? Nie mam, 0 dokładnie. Czyli po prostu przełączamy się na serii, na pojedynczy, na semi-auto. Tam półautomatyczny. Tak. A tam są jeszcze właśnie w tym. Dlatego właśnie tutaj jest potrzeba troszkę więcej naboi, szczerze mówiąc. Niż zwykłe MK. Niż to, co oferuje zwykłe MK. Okej, okay, mamy to. Szczególnie dla ludzi, którzy nie potrafią grać tak jak ja. W sensie, którzy nie potrafią grać tak jak ja, czyli w sensie się do tych ludzi porównuję, a nie, że uważam się za lepszego czy coś. Okej, czekajcie. O, da się tego gościa zabić. Okej, to super, załatwiony. To super, to mamy wolną drogę w sumie, jakby nie patrzeć, nie? Jemny wybuchowy, dobra. Potem, jak zejdziemy zaraz, to wezmę sobie tam, aktywuję, wiecie, save'a. W sensie jeszcze jednego save'a sobie zrobię na wszelki. Bo warto, po prostu warto. 5.
chyba wzięli tego naszego człowieka, jakby nie patrzy, nie? Dobra, wejścia po prostu. Czy byśmy jeszcze nie zrobili? Możecie wyeliminować snajperów? Zrobi się, kapitanie, zadbam o to osobiście. Czego jeszcze nie zrobiłem tam? Hej, ta, blokada, ale... Gdzie są ci snajperzy niby, co? Kogo jeszcze nie zabiłem? Jasnej, ciasnej. Nie no, teraz całe obejdę po prostu w kółko, cały ten kompleks, nie? A, tu jeszcze jeden znowu. Kapitanie, wyparliśmy partyzantów ze wschodniego budynku i z drugiej strony drogi. Sanitariusze mogą się zająć rannymi. Weźcie się za blokadę, to już poradzę sobie sam. Zrozumiałem. Barykada przed nami. Już wiem, co mam zrobić, okej. Okay. Czyli to jeszcze jeden się po prostu schował, a się męczy z tym wszystkim. Dobra. Kapitanie, wyparliśmy partyzantów ze wschodniego budynku i z drugiej strony drogi. Sanitariusze mogą się zająć rannymi. Mek. Weźcie się za blokadę, to już poradzę sobie sam. Barykada przed nami. Zrozumiałem. To już po barykadzie. Bilfer, zajmij się tym. Kapitanie, tu 2-1. Usunęliśmy blokadę. Musimy ewakuować waszych ludzi, zanim wróg się przegrupuje. 21 minut. Zrozumiałem, 2-1. Droga wolna, zabieramy się stąd. Dobra robota, 2-1. Możemy wracać do domu na kawę. Ale wiecie, poza tym jak chcecie kupić tą grę, to nie polecam tak jej kupować od razu, bo ona kosztuje 15 euro nadal na Steamie, tak więc jednak jakieś przecenie spoko, nie? A dodatek dodatkowe 10 euro, tak więc albo kupcie po prostu w necie. Naprawdę nie trzeba mi tego na Steamie, żeby sobie się dobrze bawić przy tym. Ale masakra. Tą misję kojarzę. Wszystkie w sumie te misje kojarzę i one niestety wszystkie są dosyć długie. Dobra, spróbuję zrobić Radio ID i tyle. Jak będzie G3. Przyboczna beretka, standardowo. Ładunków oczywiście nie możemy zmienić, ponieważ tutaj będzie potrzebowali chyba, żeby zniszczyć wieżę transmisji. No przepraszam, pozwólcie, że się napiję naprawdę, ale zasycha mi w gardle od tego gadania. A o czym już zawiem, jak nie wiem co w ogóle dzisiaj. Znaczy z drugiej strony to może być też wina tego, że ja się troszeczkę ostatnio przeforsowuję z tym, żeby nagrywać jak najwięcej, żeby ogarnąć po prostu wszystko. Aktywności w pobliżu stacji radiowej. Możecie ruszać. Zabezpieczcie budynek i zniszczcie nadajnik. Tak jest. Załatwiłem jednego. Misja będzie łatwiejsza, jeśli uda nam się podkraść jak najbliżej pozycji nieprzyjaciela. Używajcie wyłącznie broni wytłumionej. Nie chcemy, żeby zwalili nam się na głowę wszyscy partyzanci. Ruszamy! Pamiętam, jak tu zawsze miałem LKM-a, co jest najdziwniejsze. Czysto. A właśnie powinienem był brać broń z tłumikiem, nie? Ale zobaczcie, kurczę, no powiedz mi, że ta nie jest dobrze zrobiona, no. Ciężko powiedzieć, naprawdę. W moim odczuciu naprawdę jest fajna, nawet po latach. A mało kto w ogóle o niej wspomina. Tutaj coś widziałem, to chyba tylko krzaki, nie? Tak to wygląda. Dobra, co jest? Stąd balon, tutaj jest coś. Widziałem na jednego. Czysto, ruszamy! Kolejny. Tam jeszcze coś jest. Dobra, zabity. Załatwiłem go, droga wolna. Okej. To jeszcze jeden gdzieś powinien chyba być, nie? Dokładnie, o, właśnie jest. Gdzieś mi tutaj właśnie innego brakowało. O cholera, jeszcze przede mną był drugi. Dobra. Czyli jednak niedobrze pamiętam wszystko. Jestem pod ostrzałem! Ale co jest tam z tyłu? Tutaj jeszcze jeden gościu. Możecie ruszać. Okej. Okay. Przeładowuję oczywiście sekundę, bo tutaj prawda się stakują te naboje, a nie usuwają po pełnym magazynku, prawda? A w ogóle też by się przydało, żeby jakaś gra miała takie coś jak realistyczny system magazynków. W sensie wiecie, że w jednym na przykład mamy 3 naboje, a w drugim 5 potrzeba czasu, żeby to z jednego na drugiego, żeby przenieść te naboje, nie? No ale dobra, tak, gry są przede wszystkim nastawione na nierealistyczną grę, a jak chcemy coś realistycznego, to bierzemy armę po prostu. Okej, okay, czysto chyba. A tutaj mamy fragment tego radia właśnie. W sensie tej transmisji radiowej z tego radia, które mamy zamiar tutaj zniszczyć im. Berfer, mam tu kilku strażników stojących między beczkami. Cicho do cholery! Widzę stację radiową, nie wygląda na dobrze chronioną. Obudzisz całe miasto! Ej, chyba nie chcecie, żeby wszyscy zwalili nam się na głowę! Raz. I to raz tak bardzo wyjęte jakby z... Z tego, co pozostała trójka mówiła, nie? Czysto, ruszamy! Nie wiem, czy tak czysto, jeszcze dwóch mi zostało. Dobra, idziemy. To
300. Panie zabity, mam żółte HP, czyli troszkę już problematycznie bym powiedział. Chyba, że to nie mój, nie no, nie, to mój mówił 300. Jestem prawie tego pewien. Okej. Ja tutaj zbiorę HP. Jak w piątkę oczywiście. Jeszcze mam 5 zapisów, było to luzik. Absolutnie. Tutaj był jeden właśnie. Pamiętałem to, bo tutaj jest strasznie rozświetlona ściana ogółem. Cała. Kolejny zabity. To jeszcze jeden z lewej. A tu jedno właśnie. Nie chcę kurczę pomóc strzelać, bo się boję, że ich po prostu zabijam. Znając mnie. Przygotować się do zajęcia! Okej, wchodzimy. Sprawdzić cele. Ruszamy. Wchodzimy! Przyjąłem. Dobra, jestem dostępny w pracy jeszcze jednego. Miałem tutaj gnoja w tym. Wrogu chciałem powiedzieć też. To jeszcze jest kilku. Jeden zabity, jeszcze dwóch. Jeszcze jeden. Pięknie, kurczę, sporo ich tutaj, nie? Okej, ładunki. Tutaj mamy jeden. Ładunek chyba jeden wystarczy tutaj, z tego co pamiętam. Okej, odsuńmy się. Nie ma światła. Pięknie, doskonale. Ruszać się! Pomieszczenie z aparaturą znajduje się pewnie gdzieś na piętrze. To jest jeszcze jeden gnój. To jest jeszcze dwóch albo trzech. Trzech, okej. Chodzę, dostanę pełne HP. Jesteśmy bezpieczni! No, najgorsze jest to, że u góry dopiero jest kolejna apteczka, dobra. Mimo wszystko zrobię w piątkę. Oprawdzę, wyłączyłem nagrywanie, było super. W ogóle. Nic nie widzę. Tutaj w rogu też czysto. Przynajmniej póki co. U góry czysto, u góry czysto. Piętro czyste! Czysto, dokładnie. Tak czyściutko, bo tutaj są drzwi zamknięte. Jeszcze jeden. Okej, porobieni. Super. No i ostatni na są na tym, na dachu. Ale to muszą tam wejść moi pierwsi, wiecie? Daruję sobie. Ja, bo chcę, żeby oni mi to jednak pomogli. O cholera, dobra, to jeszcze są. Te gnoje. Ruszać się! Właśnie chciałem powiedzieć, że ślepak zaraz tam im wejdzie, to ich wybijam. Prawdę, że mi się udało nawet bez tego. Jakoś tak specjalnie wejść. Jesteśmy pod ostrzałem! Górne piętro czyste. Na pewno? Nie powiedziałbym właśnie. Tu jest okay, mam to. Okay, a gdzie są te... Gdzie jest to HP? Muszę je zebrać. No, kurczę, nie ma takiej opcji, że... Ono mi gdzieś tu przypadnie. No dobra, ono jest chyba na dachu najwyraźniej. Tak mi się wydaje. Cholera, znowu mi oczy uzawią. Niedobrze. Po auto. Powrotem. Wbijamy i robimy swoje, tak? Tak. Okej, jeszcze jedna piątka. Zanim cokolwiek. Jeszcze mamy trzy zapisy, tak więc luzik, wydaje mi się. Teraz mamy to, okej. Zbiorę tylko to wszystko. No i wracam jeszcze do nich. Co jest, jesteś na dole jeszcze? Panowie, na co byście tak patrzycie, jakbyście... Czy to się zbugowało? Proszę nie. Chwila, w takim razie pamiętam co trzeba było zrobić, czyli podłożyć chyba tak. W ten sposób to. Ładunki na dachu podłożone! Baza cel tak, zabezpieczony, dokładnie. Jesteśmy gotowi do zapalenia świeczek urodzinowych. Zrozumiałem, 5-1. Okej, dymny. Buchowy. Detonator jest. To trzeba było chyba to rozwalić, jak się nie mylę. O tak, dokładnie, o to chodziło. 5-1 to dowódca konwoju. Jesteśmy w drodze. Tak, okej, okay. Chodziło o zniszczenie robię. Wybaczcie, niszczam tych opisów na dole, nie? W lewym dolnym rogu. Wszyscy się skupiam na tym, co się dzieje. I staram się skupić na rozkazach. Które dostaję. Które dostaję, tak wiecie, słownie po prostu. Okej, okay, wybijamy stąd. Wokół waszej pozycji 5-1 tu Whisky 3. Będziemy wspierać was ogniem.
Chciałem, kurczę, powiedzieć troszkę szybciej, ja nie mam na to za bardzo szans. To jest jakiś pojazd, tylko że boję się, że to jest obsadzony KM. Nie, okej. Okay. Nie, ale i tak dostałem ostro, dobra. Pierwszą stąd, nie ma sensu. Teraz spadnę tutaj, jak dobra pójdzie. Moi się oczywiście gdzieś tam pogubili w ogóle. W mieście, trudno. Ich sprawa, to oni zginą, nie ja. Jestem na miejscu. Kolejnym zresztą. Na piątkę szybko. Niestety ci ranni będą się teraz zdarzali, bo ja lecę ogółem sam. Totalnie tak sam. Dobra, już dwóch mamy rannych, niedobrze. Muszę mega, mega szybko tam dotrzeć, cholera, no i właśnie, to jest to. Oni tam zostali i przez to... straciłem masę ludzi, dobra. Trójka w takim razie. To było wyjście. Nie, najpierw trzeba rozwalić te. Tak. Okej, pięknie, pojebane. No. Macie też pełny już teraz obraz tego, w sensie. Łącznie z... Ładunki na dachu podłożone! Baza, cel zabezpieczony. Jesteśmy gotowi do zapalenia świeczek urodzinowych. Z tym zdaniem, które miało być wypowiedziane, tak? Którego wcześniej nam się nie udało, że tak powiem, otrzymać. Ze względu na to, że stwierdziłem, że sobie to szybko zrobię inaczej, po swojemu. Okej, wychodzimy panowie chyba. Już. Chyba tak. Okej, no mamy 31. Chciałbym skończyć, co łaska. Zrozumiałem! Ruszam! 5-1, biegnijcie do ciężarówek i zbierajcie się stąd! Konwój nie może długo czekać! Nabierzcza pojazd! 5-1, tu Whisky 3. Podchodzimy do ataku! Zrozumiałem! Okej, mamy to. 5-1, krążymy wokół waszej pozycji! 5-1, tu Whisky 3. Auto, ale to jest ten, to jest tak, to jest auto po prostu. Cholera jasna, padłem naprawdę? Ojejku. Dobra, trójka. Jeszcze raz to samo od nowa. Hej, Berfer! Nie musimy też wysadzić wieży na dachu? Fail. Hej, Berfer! Nie musimy też wysadzić wieży na dachu? Jasne. Dobra, założę ładunki, a wy mnie osłaniajcie. Ładunki na dachu podłożone! Baza, cel zabezpieczony. Jesteśmy gotowi do zapalenia świeczek urodzinowych. Zrozumiałem, 5-1. A, spadamy stąd. Zapiszę sobie przy wyjściu chyba, bo tak będzie najlepiej. Mi się nie chce powtarzać po prostu cały czas w kółko. Bo nie ma chyba jeszcze jeden zapis. Jesteśmy w drodze. Jak się nie mylę. Powinniśmy być na miejscu za jakieś 2 minuty. Zrozumiałem! Ruszam! 5-1, biegnijcie do ciężarówek, dwa zapisy, okej? Czekać. Chodźcie tu panowie. Nabierzcza pojazd! Dobra, jest na... 5-1, tu Whisky 3. Podchodzimy do ataku. Zrozumiałem. To jest czysto, czysto. Wokół waszej pozycji. Cholera, nic nie widzę, bo się obracam wokół własnej osi. O, ale to jest dobrze. Przynajmniej lepiej niż było. Dobra, jest na jeszcze raz. No dawaj, walcz w niego. Okej. Okay. Belfort tutaj oczywiście wali. Ale... niewiele mi to daje, bo mam tutaj cały czas ostrzał i innych ludzi, którzy mi tutaj wyskakują. Okej, okay, ten nie skrócę zapewne. Teraz na niestety cała czwórka praktycznie jest. Jeszcze jeden tam nawet. Jest jeszcze lepiej. Okej, okay, to jeszcze jednego widzę chyba. Tam gdzieś w tle biegnie, dobra. Wracamy po prostu do siebie. Cholera, to jeszcze mi jeden wybieg z załuku. Załuka, jakkolwiek to nazwać. F5, jeszcze jedna. Ostatni zapis mi został, niedobrze. Bym powiedział nawet, że bardzo niedobrze. To jest czysto. Powiem wam, że jest ciężko trochę z tą misją, bo trzeba się skupić naprawdę na niej. Wiem, trochę mało gadam tak typowo od siebie, ale no to nie jest gra RPG, tak? To jest strzelanka typowa. Typowy action shooter. Czy jakkolwiek tego się nie nazywa inaczej. Okej, okay. Jeszcze jeden jest tu właśnie. Nie chciałem, żeby nam po prostu został na plecach, nie?
Okej, okay, tutaj się ukryję. Oni się tam skupiają na czymś, ale chyba będą szli. Dobra, idą. Mamy to. Dobra, ten nie przyjdziemy chyba. No nie. Nie ma na to szans, więc trzeba się cofnąć znowu. Sobie gościu, ale... I sobie poszliśmy złą drogą, totalnie. Znaczy teoretycznie noktowizję możemy zdjąć, nie? Ale wiecie co, lepiej grać tą misję z noktowizją. W sensie jest bardziej realistycznie i jest zresztą fajniej. Przynajmniej w moim odczuciu. Okej, okay, lecimy, lecimy, lecimy. To jest gość jeden. Okej. Okay. Ktoś do mnie wali z presu. Tam gość po prostu wyskoczył jakiś. Tylko, że nie chcę walić po swoich też, nie? Debile. Mam piątkę, tak? Dobra, to jest tutaj. Podeszli mi pod celownik. To jest właśnie piękne tej gry też. Mówiłem, AI. Niestety postarzało się strasznie. To jest słabe. Już trochę bardzo, nawet bym powiedział. Okej, lecimy po prostu przed siebie. Wydaje mi się, że po prostu będę biegł przed siebie jak debil i tyle. Nic lepszego sobie nie wyciągnę już. Wiesz, to jest chyba najbardziej efektywna forma tej ucieczki stąd. Znaczy no dobra, wcześniej nie wyszło, ale wcześniej były inne powody, dlaczego nie wyszło, nie? Okej, tam jeszcze jeden. Tam był jeszcze jeden, a on chyba już jest też martwy. Więc lecę dalej. Dobra, walić, ja już lecę po prostu do przodu, nie? Mamy rannego! Trudno. Teraz dwóch ludzi trudno. Dobra, tam niestety były pojazdy właśnie. Teraz się okaże, że oberwę, nie? Jeden załatwiony, drugi załatwiony, pięknie. Okej, okay, ostatnia piątka. Zrozumiałem! Okej, okay, zapisano. Lecimy. To jest nasz konwój, nie? Tak, dokładnie chyba. Dobrze mówię, uff, udało się. Nareszcie. 37 minut, wow. 5-1, kapitalna robota. Udało się wam zamknąć na dobre rozgłośnie, dzięki której IDIT nadawał swoją propagandę. Wracajcie do bazy. Zrozumiałem, baza. 5-1 bez odbioru. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał, że obejrzycie kolejne odcinki z Delta Force Helikopter w ogniu. Już w kolejnym odcinku postaram się dotrzeć do tego głównego wątku, a następnie... A tylko jednego straciłem sojusznika. Wydawało mi się, że dwóch. Drugi po prostu nie dobiegł tam do nas, a potem postaram się jak najszybciej zrobić ten Team Saber i przejść już do serii z portala. Tymczasem żegnam się z wami, do zobaczenia i na razie.